Hej, 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 to znowu my, czyli Nocne Gadki. Dzisiaj w składzie Tomasz Zieliński i Mikołaj Kruk. Cześć, siemanko. Przypominam od razu numer telefonu 533-533-566, bo otwieramy właśnie naszą linię telefoniczną. Teraz wy musicie do nas zadzwonić i przekonać nas musicie, że Michał Probierz jako selekcjoner reprezentacji Polski da radę. A skąd wiesz, że mnie trzeba przekonywać? Bo tak założyłem. Dobrze, to załóżmy tak. Zakładam, tak? Trzeba nas przekonać. To jest takie, żebyśmy, jakbyśmy się dzisiaj rano obudzili z jakiejś hibernacji, dowiadujemy się właśnie, że Michał Probierz jest selekcjonerem reprezentacji Polski, mówią nam, jakie były wyniki ostatnich meczów i jak reprezentacja Polski wyglądała i teraz ludzie muszą nas przekonać, że to jest dobry pomysł i że to wypali. A propos hibernacji, to widziałem znakomity ostatnio wpis. Nie wiem gdzie, nie przytoczę, chyba na Twitterze albo na Awangardzie Piłkarskiej na Facebooku, że wyobraź sobie, że jesteś kibicem Unionu Berlin i budzisz się po pięcioletniej śpiączce, a z autobusu klubowego na Santiago Bernabeu wychodzi Leonardo Bonucci przed meczem twojej drużyny Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Pozmieniało się w Unionie. W ostatnich latach trochę tak, to prawda, to prawda. Fajna historia, fajna bardzo przygoda. Witamy już powolutku wszystkich na czacie i wszystkich, którzy oczywiście nas oglądają. Znowu jest Fajdek, napisał Adam Gessler. Znowu, tak, ja ten lubię, dobra, dobra. 8,5 na 10. Naganiacz też mówi, że to jego ulubiony program. Bardzo nam miło. Łapki w górę to pan Filip, który wykonuje częściowo już moją robotę, bo to ja powinienem prosić o łapki w górę, ale skoro już pan Filip prosi w imieniu wszystkich obecnych na czacie, to nie wypada tutaj przeszkadzać. Jest pan Mateusz, który jako pierwszy się zameldował, jest pan Rafał. No fajnie, fajnie, jest nas coraz więcej, więc zapraszamy do tego, żeby do nas dzwonić. Poruszymy sobie tutaj kilka ciekawych tematów, oprócz także tego, że Michał Probierz został selekcjonerem reprezentacji Polski. Jak ty przyjąłeś tą informację? Znaczy informację, no... Informacje. Jak ty się z tym czujesz w ogóle, powiedz mi? Wiesz co, jakby ja już może byłem pogodzony, to źle zabrzmi. I od kilku dni przed wyborem już wydawało mi się jasne, że Michał Probierz będzie selekcjonerem, bo to był taki chyba bezpieczny wybór dla Cezarego Kuleszy. Znają się dobrze, współpracowali ze sobą. Cezary Kulesza potrzebował trochę spokoju, można powiedzieć. No i polskiego selekcjonera, no bo taki był mniej więcej vibe w społeczeństwie, że po Fernando Santoszu raczej selekcjoner zagraniczny to nie byłby dobry pomysł. No, przyjąłem spokojnie, jakby... Okej. Okay. Tak, to wejście Probierza też takie łagodne, poprosił o wsparcie. Słuchaj, życzę powodzenia Michałowi Probierzowi, niech w naszej wiedzie sytuacji to nie ma nic innego już tak naprawdę do zrobienia, jak życzyć powodzenia, no bo jesteśmy na dnie, no trzeba spróbować tam się z tego odbić. Z trenerem Probierzem mieliśmy, że tak powiem, różne stosunki, bywały perturbacje na linii naszych stosunków, nawet w zeszłym roku chyba byłem, a może w tym roku, nie pamiętam, w studiu Polsatu. I trener Probierz też był w studiu Polsatu. I przy okazji Ligi Mistrzów. Przy okazji Ligi Mistrzów i, że tak powiem, no, było dość chłodno, ale potem siedliśmy w studiu i tam trwała... Tak bez niczego? Bez niczego. Okay. I trwała analiza chyba taktyczna i ja siedziałem akurat obok trenera Probierza i trener Probierz powiedział, wiesz, no jakby nie mówię do ciebie na ty, bo się nie znamy. Ja powiedziałem trenerze, to możemy się poznać. Po czym trener Probierz wyciągnął rękę, powiedział Michał. Ja powiedziałem Tomek i jakiś tam toporek bym powiedział, został okay zakopany. Życzę trenerowi Probierzowi jak najlepiej, niech mu się wiedzie i niech osiąga jak najlepsze wyniki. Mamy pierwszego słuchacza z nami. Bardzo jestem ciekaw, czy pierwszy słuchacz się odważy nas przekonać, że selekcjoner Michał Probierz da radę z reprezentacją Polski. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Marek z Warszawy. Ja chyba nie wie pan co w takiej sprawie, że trzeba dać facetowi szansę. Nie należy specjalnie podgrzewać atmosfery, ale niestety 21.11.2023 roku podczas meczu Polska-Łotwa panowie Grosicki 35 lat, Lewandowski 35 lat, Szczęsny 35 lat,
Glik 35 i Krychowiak 33. To są ludzie, którym powinien PZPN zorganizować mecz pożegnalny właśnie w meczu z Łotwą i pożegnać ich definitywnie. A pan Probierz powinien zdecydowanie odmłodzić kadrę i na przykład powołać 16-letniego Karola Borysa ze Śląska Wrocław. W 1963 roku przecież w meczu z Norwegią debiutował kto? 16-letni Włodzimierz Lugański. Nikt się nie zastanawiał i strzelił nawet bramkę. Także to tak wygląda. I w związku z tym, jeżeli dalej będziemy mówić, że to są najlepsi zawodnicy, a Szczęsny jest numerem jeden na całe życie, aż do ZUS-u, czyli do 65 roku życia, to nigdy nie zagra ani Grabara, ani nigdy nie zagra Bułka. A ponownie, a przecież Grabara i Bułka w tym tygodniu sprawdzili się, dwa obronione karne. A co pan Szczęsny zrobił w tym tygodniu? 3,5 bramki to jest jego w meczu z Sassuolo. Także to wszystko, dziękuję, do widzenia. Do widzenia, dziękujemy, panie Marku. 2,5 bramki, tak mówię. 2,5, tak, ja też bym nie przesadzał. I Wojtek Szczęsny 9-0 chyba rocznik, więc 33 lata będzie miał. Krychowiak najmłodszy w ogóle nagle okazał się z tego grona. Wszyscy mieli po 35 lat. Ja się trochę zgadzam, trochę nie, bo trochę bym nie przesadzał na przykład z Marcinem Bułką. Świetny początek sezonu. Dwa obronione rzuty karne, jakby super, ale Marcin Bułka do tego sezonu to rozegrał z 10-15 meczów w seniorskiej karierze, więc no, wypośrodkowałbym to rezygnowanie już z tych starszych, doświadczonych zawodników i wprowadzanie młodzieży i takie wrzucanie na głęboką wodę 16-letniego Karola Borysa. Nie wiem, czy dobrze by mu przysłużyło, a jednak czasy, kiedy debiutował Włodzimierz Lubański, to były trochę inne czasy. Rozumiem, w którą stronę zmierzał słuchacz, ale bym to wszystko wypośrodkował. Na spokojnie, tak na spokojnie. Jest. Rozumiem. Mamy kolejny telefon, więc poprosimy od razu. Pójdźmy za ciosem. Może następny gość nas przekona do tego, że Michał Probierz da radę. Słuchamy, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak masz na imię? Do was Kuba z Łodzi. Cześć, Kuba. No ja akurat postaram się was przekonać, że nie byłem nigdy za kandydaturą Michała Probierza, byłem za Markiem Papszunem, ale przemawia do mnie to za Markiem, za Michałem Probierzem, to, że chcę się otworzyć na pewno dla kibiców, bo ja też oglądałem sobie vlogi na przykład Zaczysa Michniewicza z kadry, gdzie też tam było wiele rzeczy, jednak czasami Michniewicz pozwalał, było w tych vlogach, to się czuło, że jest się z tą kadrą. Bo za Fernando Santosa też te vlogi były takie, że praktycznie każdy był taki sam. Była chwila rozmowy z piłkarzem, skrót meczu, no i jest tam to tyle, no i trening, wiadomo. Czyli mówisz, to cieszy, że otwarcie ponownie reprezentacji Polski na świat, na media, poprawi też klimat, atmosferę i to wszystko pomoże. Znaczy, myślę, że tak, no i też się czuję, mówię, no to, że jest się z tą reprezentacją, że te vlogi gdzieś tam nakręcają do tego, bo te vlogi, no, nie tak jest, jak nic praktycznie nie ma, tylko jest ciągle to samo. Jak było to na Fernando Santosa, że był tylko trening, skrót meczu, jakaś rozmowa z dwoma piłkarzami i koniec, no to była taka vlogi męczarnia trochę. No tak, a ty chciałbyś być bliżej drużyny i to pomaga, rozumiem, dobry pomysł. To jest już to jest pierwszy argument za. Podoba mi się, jakby nie mam tutaj pretensji, rozumiem, natomiast to też jest znak czasu, w których żyjemy. Kolejny minus dla Fernando Santosa, vlogi były złe. No tak. To jest, ale jakby no, ja rozumiem tę perspektywę kibica, że przyzwyczailiśmy się do tych vlogów Wiśni za czasów Adama Nawałki, że rzeczywiście było się w środku tej kadry i z reprezentacją. Fernando Santos to trochę zamknął i to jest jakby no, ciekawa perspektywa, że kibice chcą powrotu tego vlogów, dlatego podoba im się wybór Michała Probierza. Akceptuję tę wizję. Coś jeszcze? Tak, do Michała Probierza jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Dawaj. To jest drugi argument, bo Michał też powiedział, że już ma trzy formacje w głowie. Ja po prostu liczę na to, że nie zrobię tego, co Fernando Santos, bo ja uważam, że Fernando Santos no, na pewno nie znał Polski dobrze, bo on sobie pomyśli, bo on zresztą powiedział, jak Komnackiego nie powołujemy, z drugiej ligi, piłkarza, który ma świetne liczby, na co to nie stać po prostu. On sobie ułożył jakiś schemat w głowie, tylko że zapomniał, że Polska to nie Portugalia, gdzie ma się no, praktycznie o kilkunastu bardzo dobrych jakościowych piłkarzy na każdą pozycję. Tylko tutaj no
trzeba skleić z tego i tutaj mam też duży zarzut do Fernando Santosa, że na niektórych pozycjach, gdzie mamy jakościowych piłkarzy, on wolał jakąś inną koncepcję, gdzie mamy tam ubytki, jakby no i Portugalia może sobie wybrać, jaką chce formacją grać i do nich dołożyć piłkarzy, tylko tutaj powinien się dostosować do tego, co ma na obecną chwilę. Okej. Okay, to jaka formacja według ciebie? Dwóch napastników, założę się, że dwóch napastników, od tego zaczniesz. Tak, zgadza się. Jestem zdecydowanie tego zwolennikiem. Zresztą dla Sołzy to też często przynosiło skutki dobre. Tak, dla dwóch napastników i dla mnie na obecną chwilę 4-4-2. 4-4-2 albo 4-3-3. To na lewej obronie. Na lewej obronie. Aż dla mnie Bartek Bereszyński jest w ogóle takim piłkarzem, gdzie mógłby nie grać w ogóle w klubie. Mam przyjęcia do reprezentacji i tak będzie jednym z lepszych piłkarzy. Takie mam zdanie o nim, nawet jak nie grał w Napoli, przyjeżdża na kadrę i on wygląda jak na piłkarza, który i tak się wyróżnia z naszych reprezentantów, którzy grają na co dzień w podobnym, trochę gorszych jednym klubach niż Napoli, ale grają. Grają tak, to, prawda, tak było na Mundialu na przykład, minut. Prawda? Między innymi na przykład. No i na lewej obronie dla mnie Bartek Bereszyński, ale Tymek Puchacz, jeżeli jest w formie, a nie widzę przeszkód, żeby do niego wrócić i spróbować. Jeżeli się poprawił, to trzeba go przetestować. Michał Karbownik jest chociaż teraz troszkę gorsze występy, no ale Patryk Kun to nie jest lewy obrońca akurat, no ale mówię, no Tymek Puchacz, czemu nie? Ja bym do niego zobaczył. Ja jestem przekonany, że Puchacz dostanie powołanie teraz. Też mi się tak wydaje. No, też mi się tak wydaje. Tak okaz wydaje, no bo Karbownik nie jest w formie. Nowych. A Puchacz może zagrać też lewe wahadło. No tak, na kilku pozycjach może go wykorzystać. Dobra, są kolejne argumenty. Zaczynacie nas przekonywać, że Michał Probierz może dać radę dzięki temu, że będzie dokonywał lepszych wyborów, lepszą selekcję przeprowadzi niż poprzedni nasz trener. Zostałem odkryty. Komentarz to znaczy? Na YouTubie, jak se przykitrał telefon w nogach, żeby nie było, że patrzy. No tak. Tak, rzeczywiście, tutaj, no, telefon... tutaj był ukryty, ale dobrze, już w takim razie daję tutaj. Dobra, jest pytanie do nas tutaj też na czacie, czy Sebastian Mila to dobry wybór? Mila sam się przyznał, że nie widzi siebie w roli trenera, ale robi kurs dyrektora sportowego. Czy to da coś kadrze? Nie wiem, no taką decyzję podjął Michał Probierz i moim zdaniem jakby no wróżenie, czy to będzie dobry asystent, czy nie, to skąd my mamy to wiedzieć? Będziemy oceniać dopiero powiedzmy za rok, za dwa lata, czy wybór Sebastiana Mili na asystenta był dobry. Chciał widocznie mieć obok siebie byłego piłkarza, który zna dużą część tej kadry przecież, no bo jeszcze stosunkowo niedawno, patrząc na czas, Sebastian Mila w tej kadrze grał, zna zapach skarpetek, zna zapach szatni, złączy też jakoś świat, powiedzmy, medialny, świat piłki nożnej, liznął tego i tamtego, więc nie wiem, czy to będzie dobry wybór. Nie mam pojęcia, jaki jest warsztat, jakie będzie przełożenie Sebastiana Mili na Michała Probierza, ale skoro taką decyzję podjął selekcjoner, to on z niej będzie rozliczany i ja spokojnie czekam, jak to wypadnie. No dobra, czekamy na kolejne telefony. 5-3-3, 5-3-3. Już Tomasz Kuszczak mi nie pasuje. Więc właśnie, bo tutaj jest trochę tak, że Tomasz Kuszczak ja wiem, że będzie został do właściwie biznesmenem. No właśnie, to jest facet, który sprzedawał apartamenty na Pomorzu i nagle został trenerem bramkarzy reprezentacji Polski. To mi jakoś... Czyli no nie pierwszym trenerem, tylko... Rozumiem, Adam Dawidzik asystentem będzie. Trenera. Tak, no ale powiedz. Jakby, tak jak mówię, te wybory będziemy dopiero, ja będę oceniał dopiero po jakimś czasie. Też mam takie wrażenie, słuchaj, że po tym wszystkim, co się wydarzyło, po tym jak grała nasza reprezentacja w ostatnich miesiącach, to Michał Probierz dostaje bardzo duży kredyt zaufania może. I bardzo dużo czasu dostanie na to, żeby coś pokazać. Okay, nie mam ma na myśli, czasu. Że ludzie są trochę pogodzeni z tym, że ten awans na Euro może nie dojść do skutku. Ale trochę nie ma czasu i musi awansować na Euro, moim zdaniem. No to nie zgodzę się, ma duże zaufanie, ma duży kredyt zaufania, ale równocześnie ma jednak mało czasu, żeby ta kadra zaczęła znowu grać dobrze. Więc i w łatwej sytuacji przychodzi Michał Probierz, bo ma najpierw mecze z Wyspami Owczymi i z Mołdawią. Przychodzi w sytuacji kryzysu, gdzie ludzie są zmęczeni reprezentacją Polski i gorzej być nie może, ale z drugiej strony musi od razu punktować i musi od razu
zacząć robić wyniki, więc taka sytuacja słodko-gorzka. Okej. Przejdziemy sobie teraz od początku, jak to się wydarzyło w zeszłym tygodniu. Zanim doszło do wyboru selekcjonera, to było w środę, to we wtorek Barcelona z Robertem Lewandowskim grała w Lidze Mistrzów. No i tam był też Bożydar Iwanow, który niedawno całkiem gościł tutaj na tej kanapie i rozmawiał z Robertem. I taki jeden fragment z tej rozmowy pomeczowej poprosimy teraz. Szczerze powiedziawszy, że nawet nie wiem, kto jest, jakie opcje są, więc nie wiem, czy został trener wybrany, czy nie. Więc nie, nigdy nie wypowiadałem się, nigdy nie konsultowałem tego z nikim. Myślałem, że będzie, wiesz, takie 8 sekund przerwy, nie? Chciałem, to muszę się zastanowić. Nie, jakby to nie do mnie należy, nie moja rola. Ja się skupiam na innych rzeczach, które ode mnie są wymagane. Czy Michał Probierz będzie ci pasował jako selekcjoner? No, na odwiedziny się szykuj. Nie, no jakby to nie jest, jakby kto będzie selekcjonerem, na pewno z mojej strony na pewno będę próbował pomóc, jeśli będę mógł, i to dla mnie jest najważniejsze, żeby przede wszystkim, żeby reprezentacja przede wszystkim na tym zyskiwała. Co się wydaje, czy to jest zły pomysł, żeby w ten sposób mówić, że nie wiem, jakie są opcje, nie wiem, kto jest kandydatem? Kapitan reprezentacji Polski, który od lat jest w tej drużynie, w takiej sytuacji mówi, że nie wie, jakie są opcje. Przecież to było we wtorek, tak? To było we wtorek, zanim kilkanaście godzin później ogłoszono oficjalnie Michała Probierza. Ale to wyobrażasz sobie, jakby powiedział, wiem, jakie są opcje, doradziłem, co mogłem prezesowi Kuleszy. Nie, wiem, jakie są opcje, wiem, że jest blisko Michał Probierz, wiedział, że jest Marek. Wiedział, że... No to dobra, po co taka polityka i po co takie mydlenie oczu, że on nie wie? PR... No ale to kto doradza w tej sytuacji? Jaką wiarygodność ma kapitan reprezentacji Polski, wolał skoro nie wie, kto może zostać następnym selekcjonerem? Wolał zrzucić temat i postawić się w roli zawodnika, jednego z 23 zawodników, który... No właśnie nie jednego z 23 czy 5, bo jest kapitanem. Tak rozumiem, w takiej roli się w tej wypowiedzi Robert Lewandowski postawił, w roli jednego z zawodników, który będzie współpracował z każdym trenerem, i to nie on jest od decydowania. Taki był, mam wrażenie, przekaz, trochę inny niż 3 tygodnie temu. Zabrakło mu osobowości. Może jakby strategia przed meczami z ostatnimi została już trochę zmieniona. No nie wiem. Ja uważam, że to jest błąd w ten sposób podchodzić do całej sytuacji. I udawanie tego, że się nie wie, no come on, no umówmy się szczerze. Znaczy nie, ja myślę, że Robert Lewandowski nie wiedział, kto będzie selekcjonerem, naprawdę. No ale wiedział, że zostało w finałowej rozgrywce dwóch kandydatów. Tak, ale może trzech. Ewentualnie trzech. No to mógł powiedzieć, że okej, wiem, że jest dwóch czy trzech kandydatów, ktokolwiek nie zostanie selekcjonerem, to będę spróbował. Po meczu był zmęczony, bo Żydar go jeszcze do programu zapraszał wcześniej, wiesz. Już chciał jechać na tapasy. Ale, daj spokój. Ale komu ty tu tłumaczysz teraz? Znowu. Chciał już do domu jechać, do Anny. A tu go pytają selekcjonera. Ojej, nie. Proszę się zastanowić nad tym doradztwem. W razie czego tutaj usługi świadczą. Ja za darmo mogę. Myślę, że zrobilibyśmy to po prostu lepiej. Kolejny słuchacz na antenie. Cześć, dobry wieczór. Cześć. Jak masz na imię i z czym do nas przychodzisz? Adam z Poznania. Mam do was takie pytanie, bo jesteście żyroletnimi komentatorami Eleven Sport. I kilka miesięcy temu, tygodni, gruchnęła informacja, że Viaplay wycofa się z Polski. I myślicie, że to jest jakaś szansa, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, że tak wiele praw telewizyjnych będzie należało do jednej stacji, i że w ogóle jest to możliwe, żeby na przykład taki Canal Plus przejął ligę angielską, ligę niemiecką od Viaplay i to rozszerzył? I też druga część tego pytania, czy jak wtedy się zwiększają możliwości zatrudnienia? Czy stacja w ogóle może sobie na takie coś pozwolić? No bo wtedy de facto potrzebna jest ogromna ilość komentatorów, żeby to wszystko obsłużyć. I takie pytanie od kuchni, no bo wiem, że jesteście wieloletnimi komentatorami. A chciałbyś spróbować? Nie, raczej nie. Raczej ale, nie, okej. Okay, słuchaj, powiem ci szczerze i uczciwie. Bardzo zainteresowany całą taką otoczką. Rozumiem. Co się dzieje na rynku, okej. Okay. Powiem ci szczerze i uczciwie. Wiemy dokładnie tyle samo, co ty.
To znaczy komunikaty z jednej strony, z drugiej strony nie mamy bladego zielonego pojęcia, jakie są pieniądze w grze, jeżeli chodzi o sprzedaż praw, ile która stacja zapłaciła, żeby móc pokazywać daną ligę, dane mecze i tak dalej, i tak dalej. To jest owiane ścisłą tajemnicą i naprawdę niewiele z tego środowiska, źle to może określiłem, z tych negocjacji na samym szczycie, gdzie w grę wchodzą gigantyczne pieniądze, bo mówimy tutaj o setkach milionów złotych. Do nas, jako komentatorów, jako szeregowych pracowników stacji i z właśnie, tego, co się orientuje, to także w innych stacjach jest podobnie, tego typu informacje nie docierają. Ja bym podkreślił jedną rzecz, co tutaj kolega powiedział, jesteśmy komentatorami i wy jakby uwierzcie, że to nie jest tak, że komentator przychodzi do prezesa i mówi, jak tam te prawa z Bundesligi, czy tam z Formuły 1, czy tam z Premier League. My mamy swoją robotę do wykonania i komentujemy swoje mecze i to nie od nas zależy, jakie prawa będzie mieć stacja, kto kupi, kto straci i tak dalej, więc jakby mówimy to całkiem szczerze, nie mamy zielonego pojęcia. Wiemy tyle, co Robert Lewandowski wiedział o selekcjonerze. Nie, no ale nawet wiesz, ten artykuł ostatnio o Viaplay, że do końca roku będą się zamykać, tam nie było żadnych informacji takich wiarygodnych, tylko ktoś po prostu przepisał krążącą gdzieś plotkę, że do końca roku Viaplay się będzie zamykać, więc ja nie mam pojęcia, do kiedy Viaplay będzie w Polsce, czy się zamknie, czy ktoś ich kupi, czy będą sprzedawać prawa. Jakby mówię to całkowicie szczerze, my robimy swoją robotę i staramy się po prostu komentować mecze jak najlepiej. Tak, ale rozumiemy pytanie, bo jest to faktycznie ciekawe. Jest to interesujące, pewnie, jest to interesujące także z punktu widzenia słuchacza czy odbiorcy, który no, musi wykładać kasę i jeżeli chce oglądać wszystko, no to wiemy, ile to wszystko kosztuje. Śmiejemy się czasami w redakcji, że teraz jak chcesz oglądać sport w pełnym obszarze, plus jeszcze do tego jakieś platformy, na których oglądasz filmy czy seriale, to już jest 500+. To już jest 500+. Niestety. A jeszcze teraz NFL, wiesz, oglądam i jeszcze dodatkowo trzeba za DAZN zapłacić, więc w ogóle ta kupka pieniędzy, które trzeba wydać, żeby oglądać wszystkie mecze, niestety rośnie. Coś jeszcze? Już nie pamiętam nazwiska, jak się nazywa wasz szef, ale zawsze korzystam. Ja pamiętam, że w każdym programie, może nie w każdym, ale właśnie komentatorzy zawsze podkreślają, że on jest na ziomeczku z wami, także następnym razem się spytajcie, czy rzeczywiście coś nowego z przyszłego roku będziecie mieli. Ja bym bardzo chciał, żeby wróciła do was Formuła Pierwsza, więc macie zadanie. Formuła 1, pamiętaj. Formuła 1, Formuła tak 1, nie ma Formuły Formuła Pierwszej. Tutaj poprawność polityczna komentatorów nie pozwala nam. Chodziło ci zapewne o Patryka Mirosławskiego, jest na ziomeczku, ale jeśli ale chodzi jest... o kwestie biznesowe, to nie ma ziomeczkowania. Nie i ma. To jest mamy taka... swoją robotę, on ma swoją robotę. To jest tak przebiegła bestia, słuchaj, że potrafi cię zakręcić, że po takim spotkaniu albo po takim pytaniu wychodzisz i wiesz jeszcze mniej niż wiedziałeś. Także... tutaj akurat ciężko jest cokolwiek wyciągnąć od naszego pryncypała, że tak powiem. Dobra, dzięki wielkie za telefon. Chciałbym pozdrowić Szurasa z Poznania, kibica kolejarza. Ja też jestem, mam nadzieję, że w tym roku Lech wykorzysta tą szansę, że Legia i Raków grają w pucharach i kolejne mistrzostwo. Dzięki. A to zostań z nami w programie, bo o tym też sobie będziemy jeszcze dyskutować dzisiaj. A na razie cię żegnamy. Dzięki za telefon. Pozdrawiamy. Dzięki. Można już dzwonić. Kolejny słuchacz za chwilę pewnie z nami się połączy. No dobra, to już nie będziemy wracać może do tego Lewandowskiego, tylko przejdziemy sobie już do samego wyboru selekcjonera. To się działo w środę. Też w ciekawy sposób, bo wszyscy się spodziewali, że będzie konferencja i nie wiem, że będzie jakaś kotara, za której wyjdzie wybrany selekcjoner. A tu Cezary Kulesza, bęk o 8 rano, tweeta. Można to było zrobić jak widź na całość. Bramka numer 1, bramka numer 2 i bramka numer 3. Oczywiście, że tak. To Marek Papszyn w samochodzie by się siedział i by niestety nie zostało no, brutalnie, otworzone kotara. Brutalnie to zostało rozwiązane w przypadku Nie wiem, Marka. Ile naszych słuchaczy pamięta program iść na całość. To takie boomerstwem trochę zajechało. Trochę tak, ale chodzi o to, że masz trzy bramki, wybierasz jedną i ta kotara opada i się okazuje, kto wygrał, a kto przegrał. Dobra. No to wróćmy do konferencją. Bo ja muszę przyznać, nie oglądałem tej konferencji, więc czekam. Puszczę ci fragmencik. Było dobre pytanie właśnie do pana prezesa. Posłuchajmy. Dla mnie kluczem było, żeby każdy z trenerów przedstawił swój sztab szkoleniowy, bo chciałem też poznać, kto z trenerem będzie pracował. To jest numer jeden. Numer dwa, też poprosiłem, żeby na dzień dzisiejszy każdy z tych trenerów podał mi listę zawodników, których by powołał do reprezentacji, gdyby to mógł zrobić dzisiaj. No dobra, jeżeli chodzi o to, że zapytał, kto byłby w sztabie szkoleniowym,
To jeszcze rozumiem, bo na przykład mógł się tam trafić ktoś skazany za korupcję. Ale jeżeli prezes Kulesza pyta o skład powołanych zawodników, no to to już jest w pewnym sensie wchodzenie w kompetencje trenera. Nie po to zatrudniasz trenera, żeby... No nie, no ale chciał poznać wizję. Jak my mamy grać? Kogo widzi nowy selekcjoner? Tutaj akurat ty prezesa Kulesze rozumiem, tylko jestem ciekaw, czy oni mieli to rozrysować na przykład na tablicy. Na kartce, na serwetce. W Football Managerze najpierw jest taki fajny planer, planer składu. Ja bym w FM-ie zrobił taki planer właśnie i rozrysował to wszystko, ale to nie, no to naturalne, że chcesz poznać wizję trenera, na przykład Marek Papczyn być może chciał grać to 3-4-3 swoje, jakby widział na przykład kto za plecami Roberta Lewandowskiego, czy tam mieliby Trzymański i Zieliński, czy na przykład inni zawodnicy. I co z tą wiedzą prezes Kulesza by zrobił? Wybrałby selekcjonera, który według niego ma najlepszą wizję odnośnie reprezentacji Polski. No tak jest... w idealnym świecie to wygląda, a generalnie jakby no, znał Michała Probierza, dogadali się i Michał Probierz jest selekcjonerem, ale widocznie też miał taką wizję, która przekonała prezesa Kulesza. No dobra, zobaczymy jaką wizję na ten temat ma nasz kolejny gość. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, Rafał z tej strony. Cześć Rafał. Ja chciałem powiedzieć, że jestem trochę rozczarowany i nie bardzo rozumiem powołanie Sebastiana Milin do sztabu reprezentacji Polski. A to z tego względu, że tyle się mówi, ostatnio tyle razy wybieraliśmy trenerów, że ważne jest, żeby to był jakiś młody trener z aspiracjami. Mówiło się o tym Szulczku, czy wcześniej o tym Kaczmarku. No a koniec końców Santos nas oszukał, nie wzięliśmy nikogo, kto mógłby to teraz kontynuować. No, a teraz bierzemy Sebastiana Milę, który sam twierdzi, że raczej nie widzi się w roli trenera. Mhm. No ale widocznie zmienił zdanie po spotkaniu z selekcjonerem Probierzem i wiesz, no będzie asystentem. To nie jest tak, że on będzie tam decydował o wszystkim w reprezentacji. Ma podpowiadać, ma pomagać, ale to jest tylko jakby dobór współpracowników, którzy mają gdzieś się widocznie ścierać z selekcjonerem, podpowiadać mu jakieś dobre rozwiązania. Ja powtórzę, ja będę oceniał ten sztab i Michała Probierza dopiero po tym, jakie będą osiągać wyniki, no bo teraz możemy, jakby jakie są argumenty za i przeciw Sebastianem Milą. Nie wiemy, jak on będzie reagował w szatni, jak będzie rozmawiał z zawodnikami, jak może będzie podpowiadał, nie wiem, przy stałych fragmentach gry, jeśli chodzi o technikę, na przykład kopnięcia piłki, takie rzeczy prozaiczne, o których nie myślimy. A co do jeszcze tego, co powiedziałeś, no trener Szulczek fajnie, ale to na razie to jest Warta Poznań, mimo wszystko, a trener Kaczmarek to z tego, co pamiętam, został zwolniony z Lechii Gdańsk, która później spadła z ligi, a teraz trenuje w drugiej lidze holenderskiej, więc no jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale mają już jakieś doświadczenie, nie? Bo mi chodzi o to, że to, co się teraz dzieje, to jest parodia. 5 czy 6 trenerów w ciągu tam kilku lat i teraz może być to samo. Probierzowi może nie wyjść i za rok będzie trener następny, znowu jakieś złapanki, a było to mówione, żeby to właśnie była jakaś kontynuacja, nie? Wziąć kogoś takiego, tak jak było z Nawałką, był w sztabie u Benhakera, no i później mu poszło, nie? Powiem ci jedną historię, która, nie wiem, może cię przekona, może nie, ale wydaje mi się, że jest dosyć ciekawa. Zinedine Zidane pod koniec swojej kariery piłkarskiej został zapytany przez jednego z dziennikarzy, czy ma pomysł na siebie po karierze i czy chciałby na przykład zostać trenerem. I on powiedział, że absolutnie, kompletnie nie widzi się w roli trenera, w roli szkoleniowca w przyszłości. Wygrał z Realem 3 razy Ligę Mistrzów z rzędu kilka lat później, więc wiesz, to jest tak, że może poszukujesz swojej drogi, może trochę zdecydować o tym przypadek, trochę szczęście, że poczujesz nagle jakiś powiew albo no właśnie taki początek wskaże ci zupełnie nową drogę, więc no, to też jest ciężko w ten sposób oceniać, że ktoś nie ma doświadczenia i nagle zdecydował Michał Probierz, że chce Sebastiana Milę. Ostatecznie to Michał Probierz będzie rozliczany z tej decyzji, a pracę Sebastiana Mili też w jakiś sposób będziemy mogli ocenić, ale to tak jak Tomek mówi, dopiero po pewnym czasie. Dobrze, dziękuję bardzo za odpowiedź. Pozdrawiam. My również bardzo dziękujemy, polecamy się na przyszłość. 533-533-566 to numer telefonu do nas tutaj. Poza tym Sebastian Mila poradził sobie we współpracy z Włodarem, to z trenerem Probierzem też sobie poradzi.
To prawda, to prawda. To trzeba mieć twarde, wszystko twarde, żeby działać w takich warunkach na co dzień. Słuchaj, no to już mamy dwie rzeczy za sobą. To teraz mem, który mnie rozśmieszył, który chyba stworzyli koledzy z gol.pl. I wygląda to tak, skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać? No jest podobieństwo, słuchaj, jakby nie patrzeć. No to w środku to jest, że tak powiem, hybryda, tak. Ale od zawsze mówiło się o trenerze Probierzu jako polskim Guardioli ze względu na ten charakterystyczny zarost. Piłkarsko może jednak mają inną trochę filozofię, ale jeśli chodzi o podobieństwa, to tak. Z takich memów to najbardziej mnie rozśmieszył jednak ostatnio. Ktoś stworzył hybrydę Erlinga Haalanda i Agnieszki Holland i powstała Agnieszka Haaland. Ale musiałem to pokazać na telefonie. Możecie wpisać może w internecie. Agnieszka Haaland, znakomity. Może to wyskoczy, no tak, ale z drugiej strony tutaj podobieństwo jest oczywiste, ale jak sobie przypominamy Czesława Michniewicza, o którym mówiliśmy, że to polski Mourinho, no to tam już podobieństwa ciężko się doszukać, takiego fizycznego. Jacek Kiełb to był polski Messi, jak wchodził do Korony Kielce, wiesz jak to wyglądało. Czy David Beckham? Nie, chyba polski Messi, wiesz jak to wyglądało tak. Jeszcze kilkanaście lat temu. Każdy polski zawodnik, każdy polski trener, który cokolwiek... jakkolwiek się wyróżnił i dwa razy prosto kopnął piłkę, od razu był porównywany do gwiazdy z zagranicy i takie łateczki zostały do dzisiaj. Dobry wieczór, halo, kogo mamy w programie na linii, słuchamy, dzień dobry. Dobry wieczór. Według mnie Michał Probierz nie sprawdzi się jako trener, Marek Papszyn to był dużo lepszym wyborem, po prostu ma według mnie silniejszy charakter. Wiadomo, aktualny wybór trenera moim zdaniem jest po kolesiostwie, po sytuacji w Jagiellonii i po prostu trzeba by też było wymienić naszą kadrę w dużej mierze, bo im się po prostu nie chce grać. Ja podaję zawsze jako przykład kadrę Chorwacji, gdzie każdy gra dosłownie za darmo, bo zarządził tak Modric i wszystko oddają charytatywnie, a u nas boją się włożyć nogi tam, gdzie Chorwaci wkładają głowy, cytując klasyka. Trochę to przytyk do piłkarzy trochę. Ja bym się do Chorwacji nie porównywał jednak, po pierwsze, bo nie, no, wiadomo, inna mentalność kraju. Dużo mniejszy, który jest o wiele, wiele lepszy niż my, prawda? Inna mentalność kraju, ale to widzisz, jak chcesz wymieniać kadrę, to w Chorwacji dalej grają ci sami, którzy grali 10 lat temu. Oczywiście, inne wyniki, ale tam jednak jest cały czas ta kontynuacja i granie starą gwardią. No to też prawda. Aczkolwiek tak, jeśli chodzi o trenera, mimo wszystko uważam, że to będzie nieudany. A jakbyś miał znaleźć jakąś jedną rzecz, jakąś taką rzecz, której moglibyśmy się złapać, coś zahaczyć. Pozytywnego. Tak, coś pozytywnego. Dlaczego się uda? Może w końcu się uda. Dlaczego? Może w końcu się uda? Moim zdaniem, ja jestem zwolennikiem mimo wszystko byłego trenera Rakowa, ponieważ no, on pokazał, że potrafi. Potrafił ulepić coś z niczego i myślę, że podobnie byłoby w kadrze. Aktualny nasz selekcjoner, no kurde, trudno to określić, ale no to po prostu nie pokazał się jakoś dobrej strony. Nawet w Ekstraklasie, no zdobył ten Puchar Polski, prawda, z tą Krakowią, ale no nie widzę tego. Okej. Ciężko od ciebie wydusić jakieś pozytywy, no ale rozumiem. Puchar Polski z Krakowią. Masz wątpliwości, jak każdy u ciebie raczej w tą negatywną stronę to idzie, że nic się nie zmieni. No tak też może być, powiedzmy sobie szczerze, że ta nadzieja, która jest budowana od kilku dni w związku z przyjściem Michała Probierza, też nie jest oparta na jakichś argumentach. Przecież on będzie pracował z tymi samymi piłkarzami, praktycznie może w 80, nawet 90%. Widzieliśmy, jak to wyglądało przez ostatnie pół roku. Jeszcze wcześniej na Mistrzostwach Świata w Katarze też można było mieć wrażenie, że coś tam nie gra, że coś nie działa, więc to już jest taki problem długofalowy, w którym teraz ciężko będzie coś zrobić, żeby ten trend odwrócić. Ale też zauważ, jak wszystko szybko się zmienia i w życiu, i w futbolu. Wyobrażasz sobie rok temu, że medialnie pojawia się kandydatura Michała Probierza? Nikt by tego nie kupił. Jakby nikt absolutnie nie zgodziłby się na to, żeby Michał Probierz był selekcjonerem. Ale mieliśmy Fernando Santosza, Michał Probierz był w młodzieżówce i nagle wszystko tak PR-owo, powiedzmy, medialnie się zmieniło w ciągu kilkunastu miesięcy, więc Cezary Kulesza jakby wykorzystał dobry moment na to, żeby z Michałem Probierzem współpracować. Powiedzmy, że taki miernik tego, czy wierzycie w projekt Probierz w reprezentacji, pojawił się właśnie na naszym czacie w postaci
postaci sondy. Krótkie i proste pytanie, czy Michał Probierz awansuje z Repro na Euro 24? Tak lub druga odpowiedź, nie ma opcji. Proszę sobie wybrać, zagłosować, podsumujemy to na koniec. Ty uważasz, że awansuje, tak? Okej. Okay. No i dobra, ja nie mam więcej pytań. Ja tu pozytywem dzisiaj. Ja cię też będę oceniał po zakończonych eliminacjach w takim razie. Nie będziesz oceniał po tak. Dobrze, przeskoczymy sobie teraz na trochę inny temat. Oczywiście cały czas można dzwonić i będziemy nawet wymagać tego, żeby tu podawać argumenty za, jeżeli chodzi o przygodę Probierza w kadrze. A teraz dwa słowa o tym, co się wydarzyło w naszej piłce klubowej, ale na poziomie pucharowym europejskim. Legia z Aston Villa grała w czwartek. No i to był mecz, jakiego ja nie widziałem od bardzo, bardzo, bardzo dawna w wykonaniu polskiej drużyny z drużyną z top 5. Zdecydowanie. Byłem na stadionie, miałem nie iść, ale w ostatnim momencie do mnie znajomy napisał, że ma bilet, to się wybrałem. Mega atmosfera. Ostatni raz na Legii dowiedziałem taką atmosferę w meczu z Celticiem. Kiedy to było? Dawno, dawno temu. Jakby, no, atmosfera na Legii zawsze jest fajna, tylko ja nigdy nie lubiłem na Legii tego, że było, wiesz, czasami przez 20 minut nie poddawaj się. Tak. Brak reakcji na wydarzenia meczowe, a tutaj ten stadion jakby żył tym meczem z piłkarzami i to było znakomite. Jest burza teraz na Twitterze, w social mediach, że krytykowanie nie wiem, Janusza Basałaja, Rafała Dębińskiego, że deprecjonują sukces Legii, bo Aston Villa grała rezerwowym składem, bo tamto. Wszyscy mają rację moim zdaniem. Bo Aston Villa oczywiście grała rezerwowym składem, Aston Villa to było widać świetnie z perspektywy jakby trybun na murawie, że Aston Villa nie grała na 100%, ale to jest ich problem. Jakby co ma Legia powiedzieć? No tak przyjechali i zostali po prostu, no może nie zgnieceni, ale pokarani. Legia ten mecz pokarani, Legia ten mecz absolutnie zasłużenie wygrała, świetnie taktyczny mecz w wykonaniu Kosty Runejicza, znakomita forma poszczególnych zawodników, mało kto popełniał takie głupie błędy, bo jak zobaczyłem te linie obrony Capuadi, Yuri Ribeiro i Pankow, to mówię, to może być wesoło, no, a Capuadi zagrał profesurę, Pankow oprócz błędu przy bramce Zaniolo też świetnie, Ribeiro tak samo, jakby, więc nie krytykuję, tak jak mówię, wszyscy mają rację, Legia zagrała świetny mecz pod każdym względem, a Aston Villa trochę odpuściła ten mecz, ale to już jest ich problem. Legia w pełni zasłużenie wygrała z siódmą drużyną Premier League. Jakby cały czas będę powtarzał, my 20 lat temu jaraliśmy się tym, że Andrzej Niedziela zdobywał bramki w NEK Nijmegen, a Maciej Żurawski strzelał z Dunfermline w barwach Celticu. I rzadko cieszmy nam się zdarzają takie rzeczy. Rzadko, oczywiście, tak samo jak Legia grała przecież w Lidze Mistrzów z Realem, Borussią Dortmund i tak dalej. To też były, oczywiście, wiadomo, że skończyło się jak się skończyło w dwóch przypadkach, ale remis z Realem na Legii to też było coś dużego. Najbardziej Proga Rakowa teraz, były. Prawda, co prawda zakończona na czwartej rundzie eliminacji, też była fajną przygodą i wszystkich to kręciło, więc no, tak samo Lech w poprzednim sezonie w Lidze Konferencji i ćwierćfinał z Fiorentiną, mecz wyjazdowy, o takie emocje nam właśnie chodzi, nie można tego deprecjonować. No, to jest nie. Ale wiesz, jakby czy deprecjonowaniem jest stwierdzenie faktu, że Aston Villa zagrała nie w pełni podstawowym składem i po prostu zlekceważyła Legię? No nie, tak było. Jakby to było widać najlepiej właśnie z perspektywy murawy, jak poruszali się zawodnicy Aston Villa, jak nie wychodzili do pressingu, jak nie radzili sobie z pressingiem Legii. Aston Villa nie grała na 100% swoich możliwości w tym meczu, ale to nie jest wina Legii. Legia świetnie się przygotowała na ten mecz, była na 110% przygotowana pod względem taktycznym, mentalnym, fizycznym i wygrała w pełni zasłużenie, więc jakby jedno nie wyklucza drugiego. Chwalenie Legii i krytykowanie Aston Villa może być zawarte w jednym zdaniu, moim zdaniem. Poza tym jesteśmy chyba też przyzwyczajeni, że w meczach Legii, w pucharach zawsze jakiś gol do siatki Tobiasza musi wpaść, że w tych spotkaniach dużo się dzieje, więc też to. Liczyłeś, ile tam bramek już padło w tej. W 6 eliminacyjnych meczach. Tam średnia ze 4. 28 goli z udziałem Legii. Dobrze, to jest Legii futbol. A teraz dokładamy, to już będzie 7 mecz. I kolejne 5 bramek, futbol to rozrywka. 33 gole. Wspaniale. Świetnie się bawiłem na tym meczu Legii. Jeden z fajniejszych meczów
polskich drużyn w europejskich pucharach, na jakich byłem. I zgadzamy się tutaj chyba z ludźmi, którzy piszą na czacie, że w rewanżu może być 5-0, może być, no ktoś jak napisał 8-1, to chyba delikatnie przesadził, ale może, no może być, oczywiście, że może być, ale wszystko może być. Niech tak będzie. Teor może spać za 3 dni na ziemię, jakby wszystko się może zdarzyć. Ważne, żeby Legia też dobrze zagrała z pozostałymi drużynami. Legia się super ustawiła teraz, tym bardziej, że jeszcze Zriński Mostar wygrał za Z, więc Legia teraz przy dobrym punktowaniu w tych pierwszych 3 meczach może znakomicie ustawić się na resztę tej fazy grupowej, więc świetny początek. No, nie dało się lepiej zacząć. Nie. Kropka. Następny słuchacz jest z nami, witamy, dobry wieczór. Dobry wieczór panowie, Michał z tej strony. Cześć Michał. Południa Polski. A skąd? Właśnie, po południe bardziej, to szeroko, wiesz. Bardziej wschodnie. Jelenia Góra czy Krosno? Nie, konkretnie że to jest Sosnowiec, ale nie chciałem o tym wspominać. Bo no wiemy, wiemy. Ale jakby nie zwracam uwagi na mamę, natomiast chciałem po prostu się odnieść do Rakowa i tego, że będę miał przyjemność być na ich meczach domowych. To mnie w sumie zdziwiło, że posiadacze karnetów nie wykupili wszystkiego, co było w puli. No ale w sumie tutaj z drugiej strony nie ma co się dziwić, bo to, co mnie za to dziwi, to to, że Raków nie udostępnił sprzedaży biletów na pojedyncze spotkania. Natomiast zakładam, że no, w przypadku nieposiadania własnego stadionu wynika to z tego, że logistyka sprzedaży i tak dalej będzie znacznie łatwiejsza w przypadku sprzedaży pełnych pakietów. Natomiast, ale na wszystkie mecze idziesz? No jakby była możliwość tylko kupić pakiet. Ja chciałem konkretnie iść na Atalantę. Wiadomo, no właśnie jakby, o to chciałem dopytać. Jakby, no jestem fanem Serie A, natomiast no skoro nie było możliwości, to chętnie obejrzę także mecz ze Szturmem i ze Sportingiem. No i mam nadzieję, że Raków zaprezentuje się lepiej niż to miało miejsce parę dni temu. Natomiast tam wynikało to pewnie z... Aż to jest smutne, że polska drużyna, która jedzie na wyjazd, traktuje to jako święto i trzech minimum podstawowych piłkarzy im wypadło, prawda? No bo tak trzeba traktować Arsenicza, Frana, no i nie wiem kto tam jeszcze. Teraz to Doradę ja bym traktował nawet jako dwóch zawodników, bo on jest wszędzie. Tak, miałem okazję na Kopenhadze go oglądać, bo też byłem. I to, co ten chłop robił, na boisku było 22 piłkarzy, natomiast on w tym meczu wyglądał jakby był z zupełnie innej ligi. I to mówię całkiem poważnie. Tam nie było innego piłkarza. Kopenhaga jako piłkarsko wyglądała blado, natomiast Fran wyglądał jak jakiś... w ogóle pan piłkarz po prostu. No nie wiem, czy to nie jest w tym momencie najlepszy piłkarz naszej ekstraklasy. On, tak, on rzucuje w czołek chyba trzech najlepszych w tym momencie piłkarzy w ekstraklasie. Może jeszcze, nie wiem, z Lecha kogoś bym znalazł, ale no Tudor top 3 absolutnie. Tak, tak. Natomiast chciałem nawiązać tutaj, bo rozmawialiście o Legii i o deprecjonowaniu tego, że Aston Villa tam wyszła z rezerwami i tak dalej. Jakby... Tak nie rezerwami, gość... no, półrezerwowym składem, o tak bym powiedział. Dokładnie, ale w momencie, kiedy Aston Villa przyspieszała, to po prostu Legia nie wiedziała, co się dzieje w obronie i to było widać, natomiast nie można im odbierać tego, że zasłużyli na 3 punkty i po prostu budżetowo no, nie tylko, no bo nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę wartość piłkarzy, którzy byli na boisku z Villa, prawda, no to nadal było, myślę, minimum, powiedzmy tak, pięciokrotność wartości Legii, minimum. Natomiast zakładam, że to będzie nadal bliżej 10-krotności. Nie wiem, ile teraz jakby piłkarsko ci wszyscy piłkarze poszczególni są ważni. Warci natomiast, jak Villa przyspieszała na prawej flance, tam Bailey biegał, to po prostu obrońcy Legii nie wiedzieli, co się dzieje. I to też trzeba przyznać. Natomiast tego się nie przeskoczy, prawda? Słuchaj, Musa Diaby był warty, jest warty pewnie mniej więcej tyle, ile wynosi cały budżet Legii, więc jakby no tak, Legia tak. Wygrała z dużą na boisku, które byli mistrz świata Emiliano Martinez, Luka Dinie, Matty Cash, Yuri Tielemans, Boubacar Kamara, Leon Bailey, Musa Diaby, Oli Watkins, Nicolo Zaniolo. Jakby Legia wygrała z taką drużyną. Tak. Która jest warta... w całości około 300 milionów. Około 300 milionów, a kadra Legii 10 razy mniej. To, że zagrali słabo, to ich problem. Legia zagrała dobrze i to wykorzystała. Tak jest, będziemy to podkreślać i mamy w tej sprawie jasne stanowisko.
Jeszcze tylko chciałem się odnieść do nominacji na selekcjonera. Prosimy. Bardzo krótko, by nie zabierać linii. Jak 70% przynajmniej opinii publicznej byłem za Patrzunem. Pierwszy, kiedy dowiedziałem się po 8 rano tego pamiętnego dnia, że będzie pan Probierz, no był niesmak, były wulgaryzmy i tak dalej. Natomiast no po tej fazie wstrząsu taki racjonalizm zwyciężył i ja myślę, że najbardziej na tej nominacji może skorzystać sam Probierz, natomiast polska reprezentacja i w ogóle Polacy nie są na straconej pozycji, bo o ile on grał w ostatnich latach antyfutbol, tak faktycznie to, co on mówił, że obejrzał tam, nie wiem, 100 meczów, ma kilkuset piłkarzy pod okiem, no to jest jakiś kapitał, prawda, z którego może skorzystać, z którego pewnie Patrzą w aż takim stopniu by nie skorzystał. No zna część tych zawodników, zna część kadry. Inna kwestia, że większość z nich już niedługo pewnie zakończy, a ci, którzy ewentualnie wejdą, jeszcze pewnie nie są na aż takim poziomie. Natomiast te zmiany są potrzebne i są niezbędne, więc może akurat to jest taki strzał w dziesiątkę, no bo no nie oszukujmy się, nasza kadra nie ma za bardzo perspektyw w tym momencie i przyda się po prostu świeża krew. Nawet jeżeli nie sprosta oczekiwaniom czysto piłkarskim na początku, no to za półtora roku, jak już będziemy myśleć o mistrzostwach świata, no to wtedy może... Byśmy nie tylko skończyli na myśleniu o mistrzostwach świata, tak mi przyszło do głowy. Nie, dobra. Myślę, że nie. Oby. Jest, ty budujesz swoją nadzieję na wierzę. Mam wrażenie, że w końcu coś się uda zmienić i tak dalej. Brakuje argumentów w tym wszystkim, no ale można, tak jak ustaliliśmy, jesteśmy w takiej sytuacji, że ciężko się o coś w ogóle zahaczyć. Ale też argumenty i analiza to dopiero po pierwszych meczach, jak będziemy widzieć, jak chce grać Michał Probierz, jaki ma pomysł na tę drużynę. Też należy chyba z tym poczekać. Natomiast na pewno będzie musiał sięgnąć po zupełnie inne środki niż jego poprzednicy, bo on też ma oczy i widzi po prostu, jak gra polska reprezentacja i jak grają ci piłkarze, więc to, co jest dobre, to po prostu to, że on odstrzeli faktycznie kilku graczy, którzy nie powinni już się znaleźć. I mówię tu przede wszystkim o szanownym panie Grzegorzu. I jego już raczej tej reprezentacji nie będzie, co jest pozytywem, bo nie wiem, czy kurtuazyjnie to mówił Paprzym w studio podczas... Kiedy komentował mecz polskiej reprezentacji, powiedział, że wystawiłby taki sam skład i tylko jednego piłkarza by zmienił i to nie był Krychowiak. I że zrobiłby dokładnie to samo, co Santos. Więc jest możliwe, że Patrzą po prostu, nie wiem, czy to była kurtuazja, czy nie, natomiast jest możliwe, żeby sięgał po te same rozwiązania, więc też nie wiadomo, jak sprawdziłby się Paprzun i tyle. Może się jeszcze kiedyś dowiemy. Wydaje mi się, że Marek Paprzun nie chciał za dużo powiedzieć, mając świadomość, że za 2-3 dni może zadzwonić telefon. Pewnie tak. Tym bardziej, że wiem to z dobrych źródeł, że już po porażce w Mołdawii Marek Paprzun, że tak powiem, był sondowany, rozmawiał i nawet odzywał się do poszczególnych ludzi ze środowiska piłkarskiego w kontekście budowania sztabu, więc temat Marka Paprzuna to nie był temat medialny i to nie była wypustka, bo ten temat istniał już po porażce z Mołdawią. I to od jakiegoś czasu. No to bardzo mi szkoda z tego powodu, że zwyciężyło znajomości, no bo nie oszukujmy się, na pewno intelektualnie i pod wieloma innymi aspektami, które są ważne w pracy selekcjonera, zwyciężyłby Paprzun, no ale zwyciężyły znajomości i układy, no ale o tym, czy było warto, przekonamy się, dokładnie, myślę, za parę pożyjemy, miesięcy. Zobaczymy, nie traćmy nadziei, właściwie ty nie trać nadziei, może twój faworyt będzie kolejnym selekcjonerem reprezentacji Polski. Wiemy, że to jest wszystko u nas bardzo płynne i szybko się zmienia w ostatnim czasie, także trzeba trochę chyba na Marka Paprzuna w roli Selekao poczekać. A wiesz, kto był moim faworytem? Maciej Skorsza. I od razu mi się przypomniała historia Henryka Kasperczaka, który nigdy nie został selekcjonerem reprezentacji Polski, bo zawsze jakoś... Czegoś brakowało. Jakoś ten moment się nie składał, tak. Tu miał pracę, tam miał pracę. Maciej Skorsza
ze względu na swoje doświadczenie, to ile wygrał, to ile przeżył, to ile zobaczył, to jaką ma teraz wiedzę i warsztat, byłby idealnym selekcjonerem, no ale w tym momencie, w tym miejscu też nie zdecydowałbym się na jego miejscu. Nie wiem, czy w ogóle, wiesz, była taka rozmowa, czy on się musiał decydować, no ale na jego miejscu też bym nie chciał wyjeżdżać z Japonii, rezygnować z gry w azjatyckiej lidze mistrzów i w klubowych mistrzostwach świata, w fajnej lidze, w fajnym miejscu. Życzę mu tego, żeby był kiedyś selekcjonerem Maciej Skorża, tylko właśnie obawiam się, że to będzie kolejny kazus Kasperczaka, czyli zawsze jakoś się to nie złoży i on nigdy tym selekcjonerem nie będzie, a to było przecież podobno jego wielkie marzenie już od czasów asystentury u Pawła Janasa. Pożyjemy, zobaczymy. Na szczęście to są wszystko jeszcze w miarę młodzi trenerzy, możemy tak o nich mówić, niech zbierają doświadczenie. Okay. Michał Probierz już teraz posadzony w siodle, więc będzie mógł pokazać, co potrafi, a Papszun czy Skorża myślę, że mają jeszcze trochę czasu, żeby w razie czego postarać się także trener o to, Probierz, to który stanowisko. Jest? Pamiętasz? Probierz, 51 lat, skończył wczoraj, przedwczoraj. Tak, wczoraj, lepszego, tak jest. 51 lat, a Maciej Skorża to też jest... Też koło 52, 51 lat, oni są równolatkami. No. Papszun jest, trener Papszun jest młodszy. Na czacie podniosiona kwestia przez pana Hormonka. Może to kwestia tego, że przy reprezentacji w sztabie nie ma żadnego księdza, że tak nam słabo idzie. Otóż informuję, że jest kapelan przy reprezentacji. Nie pomogło, nie pomaga od lat. Także pudło, mój drogi. Nando Santos był bardzo bogobojny, bardzo wierzący. Nie pomogło. Nie pomogło. No. Pożyjemy, zobaczymy, co będzie dalej. W każdym razie teraz, dobra, bo powiedzieliśmy sobie o Legii, powiedzieliśmy sobie o Rakowie i teraz sytuacja jest tego typu, że Legia wczoraj wygrywa, Raków wczoraj wygrywa. Ciekawy mecz. No więc właśnie. Dawid Drachal. Tak. Patryk. Raków w ogóle... Czekam już na w ogóle, wiesz, kampanię Dawid Drachal do kadry po jednym meczu. Bez przesady. Ale to tak wygląda świat. Musi strzelić drugiego hat-tricka w następnej wtedy kolejce. Tak. Ale Raków strzela 5 goli, nie mając w składzie żadnego napastnika. To jest ciekawa historia. Dawid Drachal to jest napastnik. No, no nie. Tak, no tak. Taki fałszywy napastnik. Był jeden napastnik na tym meczu po stronie Rakowa. Gutkowski siedział na trybunach. Raków do dawna nie ma napastnika, ale jakoś sobie radzą. No ale tak jak mówię, 5 goli strzelić w takim meczu. Ale to w którą stronę idziesz? Jaka jest puenta? Puenta tego wszystkiego jest taka. To Lecha idziemy, czy co? Nie. Idziemy właśnie w stronę Legii i Rakowa, żeby spróbować przewidzieć przyszłość, czy między tymi drużynami rozstrzygnie się walka o Mistrzostwo Polski. Między Legią, Lechem a Rakowem. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Ale ciężko mi przewidzieć, jak to będzie wyglądało w najbliższych, w listopadzie, w grudniu, jak już ten nawał meczów będzie w nogach i jak będzie reagowała Legia i Raków. Szerokie kadry mają i Legia i Raków i może rotować spokojnie i Kosta Runiajić i trener Rakowa. Lech też ma szeroką kadrę, więc absolutnie między tą trójką rozstrzygnie się walka o mistrzostwa, ale żebym teraz ci stuprocentowo powiedział, kto wygra, nie zdecyduje się. Może Śląsk jest takim polskim Leicester? To anomalia, że oni są na pierwszym miejscu w tabeli po takich historiach, po takich perturbacjach. Jacek Magiera, mam wrażenie, wyciąga nie więcej, tylko 3 razy więcej niż powinien. Duże zaskoczenie, absolutnie się tego nie spodziewałem. Szacunek dla trenera Magiery, ale czy Śląsk na dłuższą metę tak będzie punktował, nie jestem co do tego przekonany. 533 533 566. Nasz numer telefonu cały czas jest aktywny. Proszę próbować się tutaj do nas dodzwonić, dołączyć. Przypominam, że pytamy o różne kwestie. O to, czy Michał Probierz będzie miał udaną przygodę z kadrą, czy też niekoniecznie, ale można też zahaczyć o temat Rakowa, Legii, Ekstraklasy szeroko pojętej. Także co chcecie. Dokładnie tak, co chcecie. My w międzyczasie sobie zajrzymy teraz, jak wyglądał Wojciech Szczęsny po straconym golu Sassuolo na 2-4 po tym, jak jego klubowy kolega Gatti wpakował piłkę do pustej bramki z 20 kilku metrów, a Wojciech Szczęsny nawet nie zdążył dobiec. No wcześniej Szczęsny popełnił jeden ogromny błąd, bo przy pierwszym golu to piłka wpadła mu między
najpierw wyśliznęła mu się z rąk, potem przeleciała mu między nogami, no katastrofa. Drugi stracony gol, który obciąża jego konto, to takie wybicie po strzale tego samego zresztą zawodnika i wybicie prosto pod nogi, a właściwie na głowę napastnika. No jeden z gorszych meczów jakby... W karierze myślę tak. Wojtka Szczęsnego, ale jakby on chyba pierwszy ma świadomość tego, jak to wyglądało, więc tu nie ma co Wojtka jakoś specjalnie kamieniować i biczować, bo sam absolutnie ma świadomość tego, jak ten mecz wyglądał. No jeden z dziwniejszych meczów, jakie w tym roku komentowałem. Tam w ogóle nic się nie zgadzało, jeśli chodzi o logikę, to jak grał Juventus, to jak w ogóle ten mecz wyglądał. A włączylibyście jeszcze raz tego mema, bo najlepsza przeróbka, jaką widziałem, jeśli chodzi o właśnie ten obrazek, to tam przy Wojtku Szczęsnym było napisane ja, a przy tej piłce trzecia kadencja PiSu. Słuchaj, pan Krzysztof tutaj na czacie nam pisze, że Maciej Skorża zapowiada, że nie przedłuży kontraktu w Japonii, który wygasa mu za 4 miesiące. Nie widziałem takiej informacji, więc się nie odniosę do tego, ale ciężko mi w to uwierzyć. Ciekawostka, ciekawostka. Może coś czuje. No dobra, to jeden z takich śmiesznych obrazków. Szmarny wieczór. A drugi śmieszny obrazek, który chciałem ci pokazać, to jak wywiadu po meczu Barcelony udzielał wczoraj João Cancelo. Widzisz po mnie, mordo? Porque no jugué bien. Entiendo que eres muy exigente porque dices que solamente bueno. Tú has jugado mal. Witaminy to są jakieś? No ja mieszkam w Warszawie już długo, więc jak w piątek się idzie na miasto, to dużo takich twarzy jest, więc ale nie jestem jakoś specjalnie zdziwiony. Śmiesznie, strasznie to wyglądało. Mam wrażenie, że ta dziennikarka, która z nim rozmawiała, mogła się na serio przestraszyć. Ta muzyczka też jest idealnie dobrana. Tak. Taki Dracula trochę z niego wyszedł. Nie, no to w ogóle... Wampirzak tak zwany. No ciekawie to tam, wszystko wiesz, wyglądało. Taki... Witaminki jakieś może po meczu od razu zostały wzięte i miał dopał. Adrenalina wystrzeliła. Adrenalina, absolutnie. Dobra, tego. Słuchaj, mam dla ciebie, Tomeczku, niespodziankę. A ja zboję się. Nie lubię. Wymyśliłem to dzisiaj stojąc w kolejce w sklepie przy kasie. To musi być świetne. I to jest mój pomysł na konkurs. Jezus. Na zabawę. Patrz teraz, co się dzieje. Ja mam, w kieszeni dwie koperty. Teraz prawa czy lewa? Lewa. Twoja lewa czy moja? Twoja lewa. Moja lewa. Twoja czyli lewa ta. Ręka, no. To rzucam w ciebie paczką z kartami Panini. No. Teraz otwieramy te paczki. Tutaj na żywo, na wizji. Mogę je do domu wziąć? Czy... Tak, oczywiście. To już są, one już są twoje. I powiedzmy, że... W końcu coś zapłacą za program. Powiedzmy, że na czacie państwo będą oceniać, kto wylosował lepiej, kto wygrywa w tej rywalizacji. Nie mam żadnego pojęcia, co tu jest w środku. Nie grałem w to dawno, bo to trochę jest taka melodia z naszego dzieciństwa, karty Panini. No ale to jest ta edycja ligomistrzowa, czyli tutaj można trafić właściwie każdego zawodnika z każdej drużyny, która gra w Champions League czy też w europejskich pucharach. Pokaż mi swoją najmocniejszą kartę albo pokaż, jaki zespół trafiłeś i ja ci wtedy powiem, co ja mam. No i zobaczymy. I ludzie na czacie będą oceniać, kto wygrał tą rywalizację. Słuchaj, no. Powiem ci tak, to jest jakaś edycja z zeszłego roku? Nie mam żadnego pojęcia. Nie, 2024. Riada Mahreza w City i Gonzalo Ramosa w Benfice jeszcze, więc Gonzalo Ramos u mnie jest najlepszą kartą. Nie. Gonzalo Ramos, dobra. A klubowo mam, no słuchaj, Barcelona. Straszysz mnie tutaj, widzę. I puszczę niepołomicę. Słuchaj, ja mam tak. Ja mam nieźle. Znaczy mogłoby być lepiej, ale no nie, no dobra, mogłoby być dużo lepiej. Jaka jest najlepsza twoja? Najlepsza karta? Serge Gnabry. Jaki rating? Ogólny czy o co mnie pytasz? Tam jest teraz? Taki rating z boku. Który to jest ten? No ta tu żółte. To żółte? 263. Uuu, to wygrywasz. Tak? Tak. No i bardzo 265 tylko w kiblu byłem. To jest klasyka. Dobra, a klub mam. No widzisz, ale to... Liverpool. Ile ma rating? Plus ile? Plus 5. Ja też, to remis. Ajajajajajaj, ale poczekaj, mam kartę, chyba taki Joker. Double Trouble i dwóch gagatków. Glik i Grosicki. Nie. Double Trouble, tu jest tak napisane. Diaz i Salah z Liverpoolu, także. Poszło u mnie w stronę angielskiej piłki. No nie, to generalnie... Poczekaj, tu jest zdrapka? Nie. Aj, kurczę, człowiek się napalił. Mam jeszcze Malinowskiego, ale nie wiem, co z nim zrobię. Z Olimpiku Marsylia. Wiesz co, ja już nie ma go w Olimpiku Marsylia. Ja tak w zeszłym roku się, że tak powiem, wkręciłem, nie w kupowanie, ale wkręciłem się w obserwowanie tego rynku kart.
takich piłkarskich, to jest ciekawy rynek, bo to wiesz, kupujesz taki boksik dość drogi i czasami jak masz szczęście, no to trafisz taką kartę, która kosztuje kilka ładnych tysięcy, więc to jest ogromny rynek, ogromny biznes. I tak obserwowałem trochę na YouTubie jakichś takich gości, którzy otwierają te karty, jakieś filmiki, jak trafiają takie. Dużo takie ludzi karty to ogląda w ogóle, bo ja sobie też przejrzałem, jak to wygląda i na YouTubie, i na TikToku, i jarają się w tym dalszym ciągu. Ja myślałem, że to jest, wiesz, taka melodia jak w latach 90. to wystrzeliło. To wiesz, przyklejaliśmy w albumie i ta karta już była w albumie. Będzie znowu album na euro, słuchaj, to pani cały czas istnieje. To są karty absolutnie kolekcjonerskie, oprawiasz to w rameczkę, tak jak karty baseballowe w Stanach, no karty, generalnie rynek kart w Stanach to jest miliardowy rynek, jeśli chodzi o memorabilia sportowe, to ładne. Tam jeszcze Nika Pope'a, słuchaj, a propos... Masz papieża i wygrywasz. Tak. Słuchaj, ja mam Riyada Mahreza w City, więc on już tam nie gra, Alfonso Davies, Morato z Benfiki, no mam Eduardo Camavinga też, no i Gonzalo Ramos z Benfiki, więc mam dwóch nieaktywnych obecnie zawodników. Olek pisze, że obaj git, więc powiedzmy, że ta pierwsza rozgryweczka zakończona remisem. A to musi być jakaś stawka następnym razem. Stawka? No, że to nie może tak być, że bez, challenge. Że bez niczego to nie. Przegrany musi zaśpiewać. Rzucam te karty tutaj na stół. W każdym razie, no taki element rozrywkowy, trochę adrenaliny tutaj, prawda, jakiejś rywalizacji. Nudziło mi się w kolejce, strasznie długa była, tylko jedna kasa była czynna i tak wpadłem po drodze na ten pomysł. Dobra, słuchaj, może czas na listę przebojów, bo tu dobija 22. Zobaczmy sobie, jak wygląda nasza lista przebojów, to już notowanie piąte. Że tak, pewnie dla takiej wierchuszki. Do mnie Cezary Kulesza. Odbierz. Więc nie będę tak. Wyciszcie mi dźwięk, ja sobie pójdę. A zaraz do nas Włodar wróci. To jest telewizja na żywo, to się podoba. Kulesza do mnie dzwoni i Tomek Włodarczyk na miejscu czwartym od razu z miejsca proponowanego wskakuje tuż za podium. No big tak name, big problem z widza na miejsce. A no właśnie, big name, big problem wskoczyło na miejsce pierwsze za sytuację Cezarego Kuleszy, czyli za cytat. Sytuacja jest taka, że gdzieś się tam komuś wymknęła. Zazuza widziałem, było na liście, a my wczoraj komentowaliśmy z Mateuszem Święciskim mecz Bolonii i tam grał zawodnik o nazwisku Zazuzi, więc no że Zaza już nie gra. Od razu Zazuzi, no Zaza i Zazuzi wzbudził, że tak powiem. W jednym zespole mogliby zagrać w Bolonii obydwaj. Ale Buongiorno i jeszcze z Buonasera chyba. Buonanotte. Jakby Buongiorno i Buonanotte grali w jednej drużynie, to też by było cudowne. Buonanotte gra w Brighton, a Buongiorno w Torino. Tak, tutaj się troszeczkę pozmieniało. Z listy wypadli nam dowcip Świąkiego. No niestety szybko się zestarzał. I usprawiedliwienie. Przeciwieństwo do Świąkiego. Tak, cały czas młody, cały czas jurny. Krzysztof Ibisz, Polskiego Dziennikarstwa Sportowego. Usprawiedliwienie Skorupskiego też był taki mem. Już też wypadł nam z listy, ale proszę się nie przejmować, ten rynek jest płodny, za chwilę pojawią się pewnie jakieś nowe rzeczy. Mamy nowe propozycje, mamy. Był już fragment tego wywiadu dzisiaj, mianowicie chodzi o rozmowę Boży Dara z Robertem Lewandowskim. Zobaczmy sobie, jaki był początek tegoż wywiadu. Roboczo nazwałem to Boży Żart. Robert Lewandowski jest razem z nami. Serdeczne gratulacje, bo pękła setka. I wiem, że to ostatnio w dobie różnych sytuacji może się kojarzyć zupełnie inaczej, ale na szczęście, jeżeli chodzi o twój wypadek, jest to oczywiście zupełnie inna sytuacja. Ty w ogóle gdzieś miałeś gdzieś miałeś tę świadomość, że taka sytuacja może nadejść, czy gdzieś nie zwracałeś na to uwagi? Czy wiedziałeś, że dzisiaj może być ten dzień? Czy pęknie setka? No i zobacz, pośmiali się panowie, Robert od razu rozluźniony, setka pękła, jeżeli chodzi o gole strzelone w europejskich pucharach, blisko tej setki w samej Lidze Mistrzów. No ale pękła setka ląduje na naszej liście przebojów, jest w propozycjach, także jeżeli Boży Żart wam się podoba, to dajcie znać na czacie. A jeszcze kilka tygodni temu na ręcznym wstecznym był Lewandowski, więc i tak dobra forma po ręcznym wstecznym. Zdecydowanie, lekki ręczny wsteczny jest na 9 miejscu, jeszcze się utrzymuje. Moim zdaniem powinien być przebojów. Ja cały czas jestem fanem lekki ręczny wsteczny. Może zrobimy kiedyś przy okazji 10 na przykład notowania, takie podsumowanie dłużej, wypuścimy wszystkie te filmiki, niech sobie hulają. Tymczasem jest jeszcze jedna propozycja już z naszego podwórka, mianowicie filmik zatytułowany Kurde Kolego.
Był przytomny na sam koniec. Nigdy to nie jest miła sytuacja, kiedy kolega z drużyny zostanie znoszony z boiska. Kurde, kolego. Interweniować, bo ktoś mu z ścianki tam suflował za mocno. To wzrok w kamerę rzeczywiście jest znakomity, jak w The Office, jak tutaj zauważył Damian Smyk. No lubimy takie sytuacje. Tak, to był Bartosz Szeliga. Jeszcze mi wydawca tutaj podpowiada, że na 10. miejscu z proponowanych tydzień temu rzeczy pojawił się Costa robi falę. Nie wiem, czy ty pamiętasz taką sytuację z poprzedniej kolejki. To popatrzmy. Costa robi falę. Tak, to było dobre. Tak, czyli Costa, który nie wiem, czy żartował sobie. Ale, słuchaj, sytuacyjny dowcip. Nie wiem, pewnie nigdy się to nie wydarzy, ale jakbym był trenerem, to ja bym trollował, ja bym tam harcował przy linii. No przecież kurczę, no. Zabierał piłki? No bo wspaniałe jest, nie wiem, czy widziałeś... Wiązał sznurowadła tym, którzy rzucają z autu? Nie wiem, czy widziałeś Neila Warnocka ostatnio. Neil Warnock odchodzi z Huddersfield, ponad 70-letni szkoleniowiec, który kiedyś powiedział, że on jak umrze, to nie chce, żeby na stadionach w całej Anglii była dla niego minuta ciszy, minuta braw, tylko żeby kibice śpiewali, że jest wanker, czyli generalnie nie wiem, jak to na polski przetłumaczyć, ale nic miłego. I w ostatnim meczu w Huddersfield ostatnio Neil Warnock stał przy linii bocznej, kibice Stoke zaczęli mu śpiewać Neil Warnock is a wanker, po czym Neil Warnock odwrócił się i zaczął bić brawo, kibice Stoke zaczęli bić do niego brawo. To jest futbol, to jest show. To jest ironia, to jest takie podejście do życia, które lubię. No dystans, który może się obrócić w sympatię, tak? W ten sposób zachowuje się. Nie, no Neil Warnock to jest cudowna mordeczka. To prawda. Postać radosna, tak zwana. Możemy wrócić do odbierania telefonów 533-533-566. Kto chce się tutaj do nas zadzwonić i podzielić się informacjami, dlaczego wierzy w Michała Probierza w kadrze, czy też możemy sobie porozmawiać jeszcze o meczach Legii Rakowa w europejskich pucharach, o Ekstraklasie, czy na przykład wymienialiśmy tutaj Raków, Legia, Lech, Śląsk na pierwszym miejscu, a tu Waldemar Wielki się jeszcze wyłania gdzieś z drugiego szeregu ze swoim Zagłębiem. No, ale już był selekcjonerem, już, więc... Ale był już mistrzem Polski z nieoczekiwanym zespołem pewnego razu. To było polskie Leicester. Tak, to było polskie Leicester, faktycznie. Możemy I ta bramka Jedłowca, pamiętasz? No tak, tak. W decydującym, można powiedzieć, momencie sezonu. Z Jagiellonią. Pół wolej w okno. Karny obroniony przez Szmatułę, co tam się działo. Co to się działo? To w sumie niedawno temu była. Człowiek to wspomina, jakby to było 20 lat temu. Bardzo dużo się w polskiej piłce dzieje. Już nawet te wydarzenia ze środy wydają się tak odległe. Tu wybieramy selekcjonera i tak dalej. To jest poniedziałek. Już się tyle rzeczy w międzyczasie wydarzyło, że ciężko tutaj jakoś się tym jakoś strasznie emocjonować, prawda? Jeszcze niedawno Krakowie była w czołówce ligi. Prawda. To prawda. A co się stało, Tomeczku, że Krakowie nie jest już w chwilowy kryzys. Wiesz coś? Chwilowy kryzys, zaraz wrócą do dobrej gry, spokojnie. No, słuchaj, no jeszcze na Twitterze tutaj widzę pod postem meczykowym zapowiadającym nasz program, pan pisze, że to się i tak nie uda, bo trener to tutaj najmniejszy problem, bo my piłkarzy nie mamy. Pan Panda. Mamy piłkarzy. Nie mamy drużyny. Tak to bym ujął na ten moment. Nie zgodzę się. Trzeba to wszystko po prostu poukładać. Musi być jakaś jedność tej drużyny. Wszyscy muszą jechać na jednym wózku w jedną stronę i myślę, że Michał Probierz będzie miał właśnie taki cel, żeby nie wymyślać nie wiadomo czego taktycznie, żeby wywrócić wszystko do góry nogami. Ta drużyna po prostu ma być jednością jak reprezentacja narodowa i ma grać do jednej bramki. Dużo pytań pojawiło się na czacie o Sonego Kittela. Co z tym Kittelem? Na Bundesligę dobry, a za słaby na Ekstraklasę. Na drugą Bundesligę, dodajmy. Aczkolwiek, nie wiem, no... Raków ma specyficzne wymagania względem piłkarzy, tak? To nie ty jesteś najważniejszy, najważniejsza jest drużyna i masz dostosować się do systemu, stylu presowania, biegania i tak dalej, i tak dalej. Widocznie Sonny Kittel fizycznie nie dźwiga tych wymagań, widocznie jeszcze ma problemy z tym, żeby do tej drużyny wejść. Umiejętnościami oczywiście to jest, podejrzewam, jeden z czołowych zawodników Ekstraklasy, czysto technicznie, czysto umiejętnościami, no ale wiesz, to czyste umiejętności niestety nie grają. Josue to też jest znakomity zawodnik, jeśli chodzi o umiejętności, ale dodaje tego cechy wolicjonalne, też przecież walczy w obronie, jest liderem tej drużyny pod każdym względem.
Także ja bym jeszcze poczekał następnego Kittela, bo oczywiście były teraz artykuły z Bilda, że on się rozstał ze swoją grupą menedżerską, bo nie jest zadowolony z wyboru Rakowa, ale ostatnie informacje, które wypływają na ten temat, mówią o tym, że to jakaś gierka wewnętrzna menedżerów i tak dalej, więc ja bym jeszcze następnego Kittela poczekał. To też mu może głowę zaprzątać, nie? Spokojnie, koniec września jest. Takie sprawy pozaboiskowe też mogą mu troszkę stawać na drodze w powrocie albo w wejściu na, pewno, ale na wyższy poziom sportowy. Jeszcze gramy do maja, czerwca, więc jeszcze dużo, dużo czasu. No na razie można próbować wykorzystywać Sonnego Kittela właśnie na ostatnie 15 minut, żeby dał jakiś moment, żeby go zbudować w ten sposób, takimi małymi rzeczami. Witamy słuchacza. Dobry wieczór, halo, cześć, siemanko. Cześć, cześć, siema. Mówi Marcin Rakow z Marek. Cześć, Marcin. Odnośnie właśnie tutaj, wiesz, Kittela, no, odpisałem na czacie, że ludzie chyba szukają niepotrzebnie sensacji. Po prostu trener najwidoczniej widzi go w treningu i wie, że nie nadaje się do gry, tak? Ja tam bym nie szukał akurat jakiegoś drugiego dna. Wydaje mi się, że po prostu no gość może nie dociąga, może ta liga mu nie pasuje i ja bym na siebie nie szukał tego jakiegoś tam usprawiedliwiania, że jest taki zajebisty technicznie i powinien grać w pierwszym składzie. Wydaje mi się, że gdzieś tam no, trener, jeśli widziałby jego potencjał i to, żeby przydałby się drużynie, to na pewno by go wystawił, tak? Jak nie w lidze, to przynajmniej w lidze Europy. W pełni się zgadzam. Tak, jeszcze tak... O tym mówiliśmy właśnie. Mhm. Tak, jasne, jasne, tylko wiesz, miałem wyciszony i nie słyszałem dokładnie, więc okay. Jakby zgadzam się, jeśli macie to samo zdanie, to jakby zgadzam się w 100%. Teraz tak, trochę tam chciałem naprostować odnośnie tej Legii, bo tutaj właśnie troszkę też sprostowałeś siebie, że grali rezerwowym składem Aston Villa. No nie przesadzajmy, tam było 6-7 zawodników z pierwszej jedenastki. No do tak, tego pół rezerwowym. No, no dobra, no od 30 minuty już była praktycznie pierwsza jedenastka, tak? Przed Watkins weszło jeszcze dwóch innych z pierwszego składu. Ja i Matty Cash. Tak, dokładnie, dokładnie, więc to tak wiecie, nie ma co deprecjonować, tym bardziej, że rezerwowi często no, chcą się pokazać jakby w tych meczach, więc jakby są na podwójnym gazie często, więc jakby ja tu bym nie szukał totalnie jakby usprawiedliwiania, bo Legia naprawdę dobrze wyglądała. Ja jestem kibicem Legii i rzadko widziałem tak dobry mecz, powiem wam szczerze. Ale absolutnie, ale wiesz, my o tym mówiliśmy właśnie, bo ja też widzę, że na Twitterze już się znowu zaczęła dyskusja po naszych słowach, bo meczyki na Twittera to wrzuciły. Przecież właśnie o tym mówiłem, że krytykuje się Rafała Dębińskiego i Janusza Basołaja mówiących o tym, że Aston Villa powiedzmy nie grała na 100%, że grała rezerwowym składem, ale jedno można połączyć z drugim. Legia zagrała genialny tak, mecz, tak, a to, że Aston Villa być może Legię zlekceważyły i zagrała słabiej, to ich problem. No ich problem, tylko wiesz mi, nie wiem, ja może się czekam słówka, ale dla mnie słowo rezerwowy skład, gdzie gra 6-7 na 11, no to wiesz, to jest takie trochę naciąganie rzeczywistości i jakby totalnie mi się nie podoba ta retoryka, natomiast okej, no ja widziałem, że gdyby nawet Aston Villa gra podstawową 11, nie wierzę, żeby Legia przegrała ten mecz, być może by zremisowała, natomiast grała tak ofensywnie i zauważyliście pewnie, że przy wyniku 3-1 my nadal atakowaliśmy. Do samego końca dokładnie, w tym samym stylu. Tak, dokładnie. Odnośnie Legii to jeszcze tylko dodam, to pewnie każdy widział to co od Baku, to nie wiem, ten zawodnik totalnie się nie nadaje na ten klub. Po prostu sytuacja w tym doliczonym czasie, jak szła kontra, jak Mucimo zagrał piętką i się pogubił chłopak i cały mecz grał po prostu 1-10. No ta 1-10 to jest jedyny zawodnik, no i może trochę ten Pankow, który nie dowozi w ogóle z formą w Legii. Baku, więc to jest trochę już nie do odratowania temat, wiesz? Tak, tak, dokładnie, też mi się tak wydaje. Jakby umiejętności tego gościa są ogromne, też jeśli chodzi o jakieś parametry szybkościowe, fizyczne, ale nie wiem, nie mam jakby, nie wiem co tam się dzieje, ale dla mnie wygląda, że on coś nie po kolei jakby, no nie ma poukładanej głowy, że mentalnie on nie dojeżdża zupełnie. No też mi się wydaje również, że to jest mental. Teraz tak jeszcze tam odnośnie kadry parę słów, no nie wiem, ja tam za tym probierzem nie przypadam, natomiast no wydaje mi się, że Kulesza jakby chciał jakby swojego człowieka teraz włożyć do reprezentacji. Być może Papszun byłby lepszy, nie wiem, być może jest taka umowa, że Papszun nie dostał kontraktu na tak długo, jak chciałby. Natomiast tak, no ja widzę przede wszystkim możliwość, żeby Probierz wprowadził kilka zmian, tak? No o Grzesiu to chyba już naprawdę nie musimy dyskutować, no bo to jest skandal, co ten zawodnik gra. To nie jest 2-5 meczów, tylko to jest 5 lat chujowej gry w reprezentacji. To jest naprawdę, to jest prowokacja jego gra w kadrze. To jest naprawdę, to jest ostatni człowiek, który powinien wychodzić na murawę. Naprawdę. Poza Grześkiem oczywiście
Robercik w moim przekonaniu powinien oddać opaskę kapitańską, bo to jak się zachowuje, jaki zamęt wprowadza obecnie w kadrze, to jest masakra. Wiesz co, ja co do Krychowiaka, to jakby trochę się zgodzę, trochę nie. Natomiast on tak sobie nie pomógł tymi swoimi wypowiedziami po meczu, na konferencjach. Nie wiem, po co on to robił w ogóle. Wie, że oczy są na niego skierowane, że tak powiem, lasery karabinów medialnych są na niego skierowane. On się jeszcze w trolling bawi. On jeszcze podpala i troluje. Chłopie, grasz beznadziejnie. Kopiesz się w rękę, nie dajesz nic tej kadrze. To jest chyba zabawa, nie jest. Nie wiem, to są jakieś... To jest zabawa, to jest happening, to są happeningi. Przyjeżdżają sobie Wojtuś z Grzesiem, wszystko jest fajnie, musiał tylko odwołać sobie kolację w Paryżu i przyjechał jakby nigdy nie. Zresztą widać, tam zaangażowanie jest 10%. Ludzie piszą, że lewy w Barcelonie strzela, bo ma komu podawać. No on z Albanią nie miał jednego pojedynku wygranego. To nie chodzi tu, że nie ma kto mu podawać, tylko on po prostu się nie stara, on po prostu nie wygrywa pojedynków. To już nawet jak patrzymy na takie cechy jak ilość wygranych pojedynków sam na sam, gra w powietrzu, to on nie ma zaangażowania żadnego. To nawet naprawdę nie chodzi o stwarzanie sytuacji, o strzelanie bramek. To chodzi o zwykłe zapierdalanie na boisku. To prawda, ale jakby nie traktowałbym meczu z Albanią w kontekście Lewandowskiego jako jakiegoś meczu, od którego powinniśmy analizować jego wyznacznika, grę w kadrze. Wiemy, że Robert Lewandowski nie ma takich umiejętności, żeby przedryblować dwóch i sam strzelić bramkę, że musi być otoczony zawodnikami, z którymi może szybko wymienić piłkę, chociażby tak jak z Milikiem w meczu z Mołdawią w pierwszej połowie tamtego spotkania. No więc tak, ktoś musi wejść, on się pokaże do gry na pewno, tak, w takiej sytuacji, bo taki ma instynkt, tak jest skonstruowany. Nie chcę jakby, wiesz, od meczu z Albanią uzależniać o jego oceny, tak? Tylko jeżeli ktoś mi pisze, że z Albanią nie miał kto mu podawać, a w meczu ligowym strzela bramkę, ma dwie asysty, bo ma z kim grać, to zacznijmy od tego, że w meczu z Albanią on nie dał nic od siebie, tak? To już nie mówmy o innych zawodnikach, bo jak gdybym grał z nim w składzie, to miałbym naprawdę w dupie podawanie takiemu zawodnikowi, który oczernia całą kadrę, który siebie wybiela, gdzie Skorupski na 100% jestem przekonany, daje sobie rękę uciąć, że to Skorupski mówi prawdę, a ten ściemnia. Tutaj akurat się, wiesz, tutaj bym się wstrzymał, bo to niestety jest taka sytuacja, że się tego nie dowiemy nigdy prawdopodobnie. Dobra, no wiesz, słowo przeciwko słowu, no ale tak, wiesz, każdy ma mieć jakąś intuicję. Ale każdy z tym ręką uważaj, bo byś mógł nie mieć ręki. No. No być może, wiesz, być może, ale... Dobra, wiemy, co jest grane. Ja na przykład, Tomek mówi, że Krychowiak tak, że trochę go usprawiedliwa, a ja się z tobą zgadzam w 100%. Nie wiem, po co on w ogóle jeszcze, wiedząc, jaka jest wokół niego narracja, ponad 5 lat. Jeszcze podburza i wiesz. Tak, to jest od ponad 5 lat hamulcowy tej drużyny. Podburzanie to już jest, wiesz, jego głupota. Może on jest po prostu mało inteligentnym gościem i nie wie, jak się zachować i może robi to specjalnie dla happeningu, dlatego, żeby się coś działo. Natomiast jego gra jest karygodna, wiesz, to już mi nawet nie chodzi o grę w lidze, tylko mi chodzi o jego zagrania, no wiesz, to te kompilacje jego zagrań, no, to uderzenie piłki w rękę, no przecież to, wiesz, to są naprawdę takie podstawowe błędy, to jego umiejętności były dobre, nie wiem, 7-8 lat temu jak grał w Sewilli, te 2 sezony, przecież on tam grał 2 sezony tylko, ludziom się wydaje, że on tam przegrał pół kariery, on tam grał 2 lata dosłownie, to są jedyne lata, w których naprawdę grał dobrze, te lata 2015-17 bodajże. Przecież on jak poszedł do PSG, to były artykuły, że ludzie na treningu się z niego śmieją, bo on jest tak słaby technicznie. No tak, to był początek, że tak powiem, końca Grzegorza Krychowiaka na najwyższym poziomie w europejskiej piłce, no bo okres w Sewilli był dobry, żeby nie powiedzieć bardzo dobry, no bo ten transfer o tym świadczył, że go tam w tym Paryżu jednak widziano, dostrzeżono i za niemałe pieniądze tam trafił. No ale później, gdy został zestawiony z dużo lepszymi zawodnikami w Paryżu, no to się okazało, że odstaje zbyt mocno. Że takimi cechami walczaka, który gdzieś tam wygrzebie piłkę spod nóg, gdy masz tylko umiejętności defensywne de facto, bo w dzisiejszym świecie nie jesteś w stanie szybko rozegrać piłki na małej przestrzeni albo dać pasa na kilkadziesiąt metrów tak, żeby uruchomić napastnika, rzucić piłkę za plecy obrońcom i tak dalej, no to jest dyskwalifikacja na takim poziomie i tak też się stało. Słuchaj, dziękujemy, bo jeszcze pewnie następni chętni będą. W razie czego zapraszamy w kolejnych odcinkach, bo tutaj widzę, że wiele osób zgadza się z tobą po prostu na czacie. Oczywiście no są też tacy, którzy się nie zgadzają, ale od tego jest właśnie ten program i na tym polega demokracja. Jasne, dobra, to ja tylko chciałem pozdrowić całą ekipę z mojego kawalerskiego z Wrocławia sprzed tygodnia. Byliśmy w 13 osób
i zrobiliśmy trochę szumu. Więc... No ja słyszę, że twój głos to jeszcze do końca nie doszedł do siebie w tym kawalerskim. No chyba tak, wiesz. To ale dobrze, że żyjesz i tak jest. Stanie zadzwonić. Wszystkiego dobra, najlepszego dobra. Na nowej drodze do życia. Chłopaki, trzymajcie się. Elo. Elo. Chłopaki po kawalerskim to jest... Ostatni telefon, który mógł wykonać, bo to po ślubie to już nie będzie. Tak nie ma żartów, nie ma żartów. Jeszcze ktoś się może do nas dodzwonić rzutem na taśmę, bo już tak powoli gdzieś tam widać metę tego naszego dzisiejszego programu, ale 533-566. Obawiam się, przypuszczam, że wątpię, żeby do nas zadzwonił, ale tutaj na czacie się zrobiło całkiem żwawo pod kątem różnych aspektów. Miał jeszcze zwyżkę formy w Lokomotywie w 2019 roku. Pan Przemysław tutaj zaznacza z kronikarskiego chyba obowiązku. No tak. Krasnodarze też chyba nie wyglądało to najgorzej. To też nie jest tak, że Grzegorz Krychowiak nagle stał się zawodnikiem, który nic nie potrafi, ale... Oj, no długo moglibyśmy dyskutować na temat tego, jak powinna grać kadra i czy powinien być tam Grzegorz Krychowiak. No dobra, to odbieramy jeszcze telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy. Witam serdecznie, Kamil Wiławy. Widzicie, chłopaki, bo tak teraz mówili o tym Robercie Lewandowskim, ale tak byśmy się zastanowili może nad jedną rzeczą. Oprócz Roberta, kogo jeszcze mamy? Mamy wymieniać? Nie, no Milik nie gra. To, co ostatnio zrobił, tak? Piątek wiadomo, co z Piątkiem jest. Mamy tylko i wyłącznie Świderskiego. Kogo jeszcze byście widzieli w kadrze? No, mamy napastników, jeżeli chodzi tak? o napastników. Ale to mamy jeżeli Piotra Zielińskiego, mamy Sebastiana Szymańskiego, którzy spokojnie mogą grać wokół Roberta Lewandowskiego na przykład. Wokół, właśnie, wokół Roberta Lewandowskiego. Ale przed chwileczką przedmówca mówił, że pozbyć się nawet opaski kapitańskiej, tak? No, nie lubię już sobie... No zgadza się, no ale wiesz, dużo, jak to się mówi, dużo w internecie jest hejtu na Roberta. Wydaje mi się, że to troszeczkę jest przesadzone. No jednak ten chłopak, zobaczcie jaka jest atmosfera w Barcelonie, prawda? Mi się wydaje, że też dużo, dużo właśnie jest spowodowane atmosferą, jaka się toczy już od dłuższego czasu w tej naszej reprezentacji. Wiesz co, ja bym powiedział, że Robert Lewandowski nie jest w tak dobrej formie, jak stara się sugerować, powiedzmy, grono jego doradców i nie jest w tak słabej formie, jak sugeruje internet. I jak zwykle wszyscy przesadzają w obie strony. Ja od początku sezonu bronię w każdym programie Roberta Lewandowskiego. Facet przyszedł do Barcelony zdobywać bramki, w tym momencie jest na pierwszym miejscu w klasyfikacji strzelców tego sezonu La Liga. Co on może zrobić jeszcze więcej? Strzelił 5 goli, ma tyle samo bramek co Jude Bellingham, który zrobił furorę na początku tego sezonu w Realu. No a Robert się otknął. Ta gra Barcelony też dzięki dwóm transferom, bardzo dobrym transferom, trzem nawet, bo Gündogana też trzeba w to liczyć, wygląda dużo ciekawiej przede wszystkim niż w poprzednim sezonie. Oni strzelili 13 goli w trzech meczach. A co do opaski kapitańskiej... 5-0, 5-0, 3-2. To nie jest tak, że zawsze najlepszy zawodnik ma opaskę kapitańską. Kapitan też może mieć inne cechy. Nie musi być koniecznie najlepszym graczem na boisku. I jestem ciekaw, jak do tej sprawy podejdzie Michał Prowie, szczerze powiedziawszy. Bo to nie jest tak, że on odbierze opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiego, ale może dogada się z nim Robert. Ty się skup na czym innym. Ty się skup na strzelaniu. A niech tę drużynę pod innymi względami prowadzi ktoś inny. Może znajdzie takiego kandydata Michał Probierz. Tutaj jestem akurat bardzo ciekaw decyzji no. Michała Probierza, bo oczywiście, jeżeli Robert Lewandowski straciłby opaskę, to narracja byłaby taka, Probierz odebrał opaskę Lewandowskiemu, ale może panowie się... Ukradł. Ukradł, zabrał, ale może panowie się dogadają i może inaczej to wszystko będzie zbudowane. No oby. Na co myślicie? A co myślicie o tej atmosferze, która jest na przykład właśnie w Barcelonie, jak Gavi podbiega do Roberta, uderza go? Wiesz co, porównywanie trochę dwóch światów w tym momencie. No, Robert Lewandowski, z tego co wiem, no to w Bayernie też tworzą się grupy w każdej drużynie, tak? Z kimś się kumasz lepiej, z kimś się kumasz gorzej, bliżej, dalej, z kimś wychodzisz na miasto wieczorem, a z kimś nie, no bo to się tak odbywa, zwłaszcza w klubie, gdzie widzisz się codziennie po kilka godzin, razem pracujecie, razem gracie i razem trenujecie. A tutaj... A tutaj, słucham?
No ale to w naszej reprezentacji, nie wiem, no boją się go, czy nie wiem, no za duży respekt mają? Cholera wie, bo z tego wywiadu z Mateuszem Święcickim można było coś takiego wywnioskować, że jakby nie może nawiązać kontaktu z młodszymi, że oni też nie chcą z nim nawiązywać kontaktu, więc on nie chce nikogo do niczego zmuszać, że jest jakaś taka niewidzialna bariera w tym wszystkim. No a poza tym, ja już się też chyba zgadzam, to chyba Łukasz Wiśniowski kiedyś powiedział, który ma doświadczenia, widział z bliska, widział teraz, widzi z daleka i mówi, że w tej grupie piłkarzy wypaliło się coś takiego jak wiara w jakikolwiek sukces. To znaczy, że oni za pewnik zaczęli przyjmować to, że będziemy przechodzić kolejne eliminacje, że będziemy jeździć na kolejne turnieje, ale na tych turniejach i tak nic nie da nam się ostatecznie osiągnąć. Że u Roberta Lewandowskiego w głowie jest to, że on nigdy nie będzie mistrzem Europy, że on nigdy nie zdobędzie Mistrzostwa Świata. Że u innych piłkarzy też to zaczęło gdzieś tam kiełkować, oni zaczęli się tym zarażać, powiedzmy, i to wszystko zaczęło ściągać całą reprezentację w dół. Czyli taka świadomość tego, że okej, jesteś fajną europejską drużyną, patrzę jeszcze z czasów Nawałki Euro 2016, no i osiągasz maksa w postaci ćwierćfinału. I kolejne miesiące, lata pokazują, że to był szczyt twoich możliwości, i nie jesteś w stanie wrócić, nawiązać do tego poziomu, zdarzając się tylko pojedyncze mecze. To słabe życie ze świadomością, że lepiej już było. Może tu jest pies pogrzebany. Czy tam jest mnóstwo, myślę, zmiennych i... Kumulacja nieszczęść. Które spowodują, że jest jak jest. Ale myślę, że też Robert Lewandowski może się jakby w pierś uderzyć, zadać sobie samemu pytanie, czy nie było takich momentów w historii tej kadry, gdzie może nie stawiał się ponad kadrą, ale jakby sytuacja wewnątrz tej kadry wyglądała tak, że jest trener Robert i reszta reprezentacji. Nostalgicznie się zrobiło. Trochę lepiej smutno. Już było. Lepiej już było. Już było, Mikołaj. Nie, no będzie dobrze. Tym optymistycznym akcentem będziemy powoli kończyć dzisiejszy program. To były Nocne Gadki. Był ze mną Tomek Zieliński. Dziękuję bardzo. Byliście będzie dobrze. Będzie dobrze. Awansujemy na Euro? Awansujemy. Nie wiem. Chciałbym. No ale nie wiem. Boję się. Boję się Wyspowczych. Nie mogę spać przez to po nocach. Do zobaczenia za tydzień. Dziękujemy przede wszystkim wam, że byliście z nami, że dzwoniliście, że pisaliście na czacie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.